Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie Państwa zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą dzielnicom Warszawy w sercu Mazowsza, w 105. rocznicę poszerzenia granic Warszawy. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia materiałów filmowych ze wspomnianej konferencji. Mamy nadzieję w niedalekiej przyszłości wydać również stosowną publikację pokonferencyjną, w której będziecie Państwo mogli odnaleźć pełne teksty wszystkich wystąpień. Jest Mazowsze sercem Polski, ale sercem Mazowsza jest i była Warszawa. I myślę, że takie kardiologiczne, w cudzysłowie, operacje dzielenia tego organizmu i przez historyków, i współcześnie, nie są dobrym rozwiązaniem. Warszawa nie byłaby bez Mazowsza taka, jaka jest, a Mazowsze nie byłoby bez Warszawy tym, czym jest dzisiaj dla nas. Warszawa, powiat i Mazowsze to trzy nierozerwalnie z sobą związane organizmy, które w sposób istotny kształtowały i kształtują byt miasta i byt regionu. Tutaj mamy wzrost populacji miasta z tym takim bardzo wyraźnym spadkiem, no oczywiście zburzenia Warszawy i ewakuacji całej ludności cywilnej i powolny wzrost do dzisiaj, kiedy mamy już niemal 2 miliony mieszkańców. Ta spójność internetu, nowych technologii, nowych danych, danych otwartych i systemów informacji przestrzennej w moim odczuciu może bardzo poprawiać jakość planowania przestrzennego w Warszawie. I suburbia, czyli takie monofunkcyjne osiedla mieszkaniowe, którymi obrasta Warszawa wokół, są pokłosiem okresu postsocjalistycznego. Po zmianie ustroju nastąpiło takie odreagowanie związane z zakończeniem się etapu, jakim była gospodarka centralnie planowana. Historia stolicy Polski, Warszawy, jest bardzo bolesna. Przeszliśmy tu w tym mieście epidemię i cholery, i dżumy, i hiszpanki. Przeszliśmy potop szwedzki, rozbiory, zabory, ale również okres odzyskania przez Polskę niepodległości. I tak, proszę Państwa, Unia Europejska wspiera zarówno projekty kulturalne, jak i projekty z zakresu dziedzictwa historycznego. Tak naprawdę współtworzy Warszawę i przywraca pamięć o Warszawie z dawnych lat, po to, żeby można było kształtować naszą lokalną wspólnotę, naszą lokalną tożsamość. Dzisiaj Mokotów liczy mniej więcej około 220 tysięcy osób, ale w momencie, kiedy by został zabudowany w całości, tak jak przewidują to plany zagospodarowania przestrzennego, to ta liczba mieszkańców Mokotowa potencjalnie może wzrosnąć nawet do 300 tysięcy, a może nawet do około 350 tysięcy. Przyglądając się historii Ochoty, nie sposób nie zauważyć, że przyciągała ona wybitne postaci z różnych dziedzin. Począwszy od klanu Lindleyów, przez plejadę osobistości z Marią Skłodowską-Curie, rodziną Krzywickich, Haliną Konopacką, Tadeuszem Borowskim, Janem Parandowskim i wielu innymi. Historia Żoliborza jako dzielnica Warszawy rozpoczęła się w 1791 roku, gdy do miasta dołączono tereny wsi Fawory. Wcześniej używano nazw Polikowo, Polików, Polków, Fawory. Obecna nazwa pochodzi od francuskiego Żolibord, co oznacza piękny brzeg. Kolej warszawsko-petersburska. Tramwaj łączący prawą i lewą stronę Wisły. I wreszcie druga linia metra. To klucze, które otworzyły już wiele drzwi i wciąż otwierają nowe. Dały one początek każdemu z trzech etapów rozwoju Targówka. Dla naszej dzielnicy komunikacja okazała się najlepszym motorem rozwoju, a jednocześnie czynnikiem inspirującym społeczności lokalne do działania. Róbmy więc wszystko, by poprzez szerokie działania integracyjne nie zaprzepaścić cennego doświadczenia ojców i matek naszej niepodległości. Działajmy na rzecz spójności i różnorodności naszego regionu. Teren dzisiejszej dzielnicy Bielany, jednej z 18 dzielnic Warszawy, ze względu na dużą ilość obszarów zielonych, zwaną płucami Warszawy, praktycznie od zawsze charakteryzuje się nadprzeciętną obecnością różnych dyscyplin sportu w porównaniu do wielu innych miejsc w stolicy i jej okolicach. Oskar Kolberg, jako jeden z niewielu ówczesnych etnografów, czyli lata 60. XIX wieku, wspomniał o nadwiślańskim urzeczu, a właściwie o urzeczu, wskazał jego odrębność od
sąsiadujących regionów oraz mniej więcej określił je geograficznie. Wiadomo, że książę Józef Poniatowski był również marszałkiem obu narodów. Był polski i francuski. Jako jedyny Polak jest uwieczniony, wymieniony z imienia i nazwiska na Łuku Triumfalnym w Paryżu na Polach Elizejskich. Nastroje ludności Warszawy w czasie I wojny światowej, a w zasadzie w pierwszych latach jej trwania, czyli w latach 1914-16, najogólniej można powiedzieć, były zmienne, w zależności od tego, jakie były losy wojny. W okresie I wojny światowej, nazywanej również w historiografii Wielką Wojną, Warszawa znajdowała się pod władzą dwóch potęg. W roku 1914 była miastem rosyjskim, pod zarządem carów z dynastii Romanowów, perłą w koronie tejże dynastii i uważana była za miasto organicznie związane z rosyjskim imperium. Wybuch I wojny światowej niósł mieszkańcom ziem polskich nadzieję na zmianę dotychczasowej sytuacji politycznej. Dla mieszkańców Warszawy, znajdującej się w zaborze rosyjskim, wojna rozpoczęła się faktycznie 1 sierpnia 1914 roku, w momencie przesłania Rosji noty wojennej przez Niemcy.